Dzień dobry Państwu. Nazywam się Włodzimierz Oniszczenko. Pracuję na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Przez wiele lat zajmowałem się genetyką zachowania. W tej chwili zajmuję się temperamentem, osobowością i czynnikami osobowościowymi, które mają znaczenie dla naszego stanu zdrowia, w tym także dla bezsenności. I chciałbym Państwu przedstawić kilka danych dotyczących podłoża bezsenności, żebyśmy po prostu wiedzieli, skąd się to może brać, tak? Czy z czego mogą wynikać trudności w naszym zasypianiu, utrzymywaniu snu w ciągu nocy. Bezsenność jest takim szeroko rozpowszechnionym zaburzeniem, które obejmuje zarówno trudności z zasypianiem, jak też częste przebudzenia, nazywane też wybudzeniami w ciągu nocy i trudnościami z ponownym zasypianiem. W konsekwencji osoby, które doświadczają bezsenności, spostrzegają swój sen jako zbyt krótki albo sen o małej jakości. Co oczywiście, jeżeli bezsenność powtarza, to może mieć skutki odległe albo oczywiście skutki bezpośrednie, to znaczy w dniu po takiej nieprzespanej nocy gorzej funkcjonujemy. Zaburzenie, o którym mówimy, jest rozpowszechnione w populacji. Polskie dane z 2016 roku pokazują, że około połowy populacji może dotyczyć problem bezsenności. No to jest bardzo dużo, przy czym częściej bezsenność dotyczy kobiet. Mniej więcej 50 czy około 59% populacji kobiet dotknięta była bezsennością i około 41% mężczyzn. Przy czym w tych badaniach polskich pokazano, że istnieje związek pomiędzy bezsennością czy objawami bezsenności a wiekiem osób uczestniczących w badaniu. Im starsze były osoby badane, tym częściej występowała u nich bezsenność czy objawy bezsenności. W grupie wiekowej 60-79 lat w porównaniu do grupy 18-39 lat odsetek kobiet, które doświadczały bezsenności, wynosił ponad 79%. Czyli to jest rzeczywiście bardzo duży odsetek osób, kobiet, które doświadczały bezsenności. Najczęściej wskazywane przyczyny tego zaburzenia, to na pierwszym miejscu zwykle wskazuje się stres. Stres jest stanem organizmu związanym z jego nadmiernym pobudzeniem. Szczególnie dotyczy to układu nerwowego, zarówno ośrodkowego, jak i autonomicznego. Stres jako ten czynnik, który nadmiernie pobudza organizm, równocześnie utrudnia zasypianie i utrudnia utrzymywanie, albo wręcz uniemożliwia utrzymywanie snu w ciągu nocy. Ważną rolę odgrywają także choroby somatyczne, a szczególnie ból. Myślę, że każdy z nas, kto kiedykolwiek doświadczył bólu, nie wiem, głowy, wie, że w tym momencie zaśnięcie czy utrzymanie snu, jeżeli śpimy, taki budzi nas ból, jest bardzo trudne albo wręcz niemożliwe.
Z bezsennością związane są także zaburzenia psychiczne, szczególnie lęk i depresja. Uważa się, że te dwa zaburzenia są dwukierunkowo powiązane z bezsennością, to znaczy zaburzenia powodują bezsenność, ale bezsenność może również prowadzić do rozwoju szczególnie depresji. Z psychologicznego punktu widzenia ważna jest aktywność poznawcza poprzedzająca zaśnięcie, a szczególnie tak zwane ruminacje. Aktywność poznawcza oznacza na przykład dobór treści, myślenia tuż przed zaśnięciem, czy w okresie przed zaśnięciem. Natomiast ruminacje to są takie nawracające myśli dotyczące różnych przykrych zdarzeń, o których myślimy i nie możemy się uwolnić od tych myśli. To znaczy ruminacje są traktowane jako takie natrętne myśli, które powracają i które powodują właśnie bezsenność. Także złe nawyki związane ze snem, na przykład aktywność, którą przejawiamy przed zaśnięciem, nie wiem, oglądanie telewizji, jakichś filmów, które powodują silne emocje, szczególnie przykre emocje, ale także nieregularny harmonogram snu, czyli kładzenie się spać o różnych porach bez jakiegoś tutaj porządku. Dalej czynnik, który jest mniej znany, mianowicie zmiany klimatu czy zmiany pogody, tak zwana meteorowrażliwość, wrażliwość na te zmiany może się przyczyniać do rozwoju bezsenności. Oczywiście może powodować też inne zmiany w funkcjonowaniu organizmu, ale jedną z nich jest właśnie bezsenność. Zwracam na to uwagę, ponieważ wielu lekarzy ignoruje ten czynnik. On nie jest traktowany zbyt poważnie, ale jednak, jak wiemy, każda prognoza pogody kończy się ostrzeżeniem dla tzw. meteoropatów, czyli właśnie osób, które są szczególnie wrażliwe na zmiany pogody, zmiany temperatury, zmiany ciśnienia, czy na przykład zmiany zachmurzenia. Również temperatura otoczenia, w którym śpimy, pokoju, w którym mamy łóżko, jeżeli ta temperatura jest zbyt wysoka albo zbyt niska, również może przyczyniać się do pojawienia się niektórych objawów bezsenności. Hałas, no, wydaje się, że to jest oczywisty taki czynnik, który utrudnia zasypianie i powoduje właśnie przebudzenie w nocy, trudności z ponownym zaśnięciem. No i wreszcie na koniec warto zwrócić uwagę, oczywiście ta lista nie jest wyczerpująca, pewnie można tutaj jeszcze cały szereg innych czynników wskazać, ale na zakończenie warto podkreślić, że istnieją pewne czynniki osobowościowe czy temperamentalne, które sprzyjają bezsenności. No, na przykład do takich czynników należy cecha lęku, tak, skłonności do reagowania lękiem, także neurotyczność, to co określane jest często jako chwiejność emocjonalna, ale również tak zwane temperamenty afektywne. To są cechy traktowane jako cechy temperamentalne, które przyczyniają się do nastroju człowieka. One są związane z nastrojem człowieka, a w skrajnym nasileniu mogą powodować zaburzenia nastroju. Takimi temperamentami jest na przykład, czy są na przykład temperament depresyjny, temperament cyklotymiczny związany z taką chwiejnością czy rozchwianiem
nastroju, od manii, takiego niezwykle silnego pobudzenia do depresji, czy właśnie takiego wyciszenia. Temperament drażliwy, temperament lękowy. To są wszystko czynniki, które może nie są bezpośrednią przyczyną bezsenności, ale to są czynnikami, które predysponują do rozwoju bezsenności. Zresztą nasze polskie badania pokazują, że szczególnie temperament lękowy jest powiązany z bezsennością, często także poprzez nastrój człowieka, czyli temperament może bezpośrednio przyczyniać się do powstawania bezsenności, ale może też powodować bezsenność poprzez regulację nastroju. W genetyce zachowania czynniki ryzyka bezsenności traktowane są w inny troszkę sposób. Mianowicie rozdzielamy te czynniki na genetyczne, czy te, które związane są z genami, z różnymi wariantami genów, i czynniki środowiskowe, czyli wszystkie te czynniki, które nie są genami. Czynniki środowiskowe, ponieważ jest ich niezwykle dużo, one mają różne umiejscowienie, działają w różnym czasie, z różną intensywnością. Czynniki środowiskowe dzielimy na te, które są wspólne dla pewnej grupy osób, znaczy dla członków danej rodziny, czy osób mieszkających razem, bo zazwyczaj o rodzinie mówimy wtedy, kiedy to są osoby spokrewnione genetycznie, czy dzieci, rodzice. Ale przez rodzinę możemy rozumieć także osoby niespokrewnione genetycznie, ale mieszkające razem. No, typowym przykładem jest rodzina adopcyjna, tak? Kiedy jeżeli jest dwoje rodziców, jedno dziecko adoptowane, to te osoby nie mają wspólnych genów, natomiast mają wspólne środowisko. I poza środowiskiem tak zwanym wspólnym, czyli tym, które opisuje warunki życia danej rodziny, mówimy również o indywidualnych doświadczeniach środowiskowych, zarówno w rodzinie, jak i poza rodziną. To, o czym powiedziałem, stanowi punkt wyjścia do podziału tych czynników środowiskowych na wspólne i specyficzne, ale najpierw przedstawię Państwu pojęcie odziedziczalności. Mianowicie odziedziczalność to jest pewna miara statystyczna, która odnosi się do całej populacji, w której została określona, czy w której ten czynnik został określony, i oznacza on procent zmienności badanego zachowania wyjaśniony zmiennością genetyczną osób, które należą do tej populacji. Mówiąc prościej, odziedziczalność to jest procent zmienności zachowania obserwowany w danej populacji, wyjaśniony wpływem genetycznym. Jeżeli by przyjąć, że całkowite zróżnicowanie określonego zachowania to jest 100%, na przykład w przypadku bezsenności mielibyśmy zróżnicowanie od braku jakichkolwiek objawów bezsenności do silnie nasilonych objawów, licznych objawów bezsenności, to kiedy mówimy o odziedziczalności, to mówimy o tym, jaki procent tego zróżnicowania można przypisać wpływom środowiskowym, a jaki wpływom genetycznym, tak? Czy właśnie określając wskaźnik odziedziczalności. Czyli na przykład odziedziczalność na poziomie 30% oznacza, że 30% różnic pomiędzy ludźmi wyjaśniają czynniki genetyczne,
a resztę, czyli 70%, wyjaśniają czynniki środowiskowe. Odziedziczalność szacuje się najczęściej przez porównanie zgodności wewnątrz par bliźniąt jednojajowych i wewnątrz par bliźniąt dwujajowych, czy odpowiednio bliźniąt monozygotycznych i dyzygotycznych. Wracając do czynników środowiskowych. Czynniki środowiskowe są dwojakiego rodzaju. Jeden to są czynniki charakteryzujące środowisko wewnątrz rodzinne. To są te wszystkie czynniki, które są wspólne dla członków danej rodziny, czy dla osób mieszkających razem. Ten czynnik działa upodabniająco, czyli on upodabnia do siebie członków danej rodziny. Jeżeli dziecko adoptowane staje się podobne do rodziców, którzy go adoptowali, no to wzrost tego podobieństwa można tłumaczyć tylko wpływem środowiskowym, właśnie wpływem tak zwanym wspólnym. Czynniki czy środowisko wspólne związane jest z dochodami danej rodziny, z warunkami, przepraszam, materialnymi danej rodziny, z tradycjami rodzinnymi, ze sposobem wychowania dzieci i tak dalej. Natomiast środowisko specyficzne to jest zasób doświadczeń środowiskowych, indywidualnych, takich osobistych, które są niepowtarzalne. To znaczy to, co każdy z nas doświadcza w związku ze środowiskiem, czy to rodzinnym, czy pozarodzinnym, tworzy jego doświadczenie środowiskowe. Czasem nazywane jest to historią życia jednostki, która jest niepowtarzalna. I te czynniki obejmują wpływ zarówno rodziny, czy tych czynników wewnątrzrodzinnych. Na przykład dzieci mogą w różny sposób reagować na sposób ich wychowania przez rodziców. Jednemu dziecku taki sposób odpowiada, a drugie się buntuje, prawda? Ponieważ jakoś tam spostrzega i przeżywa to. Ten sposób postępowania z nim. Ale doświadczenie specyficzne może być też nabywane poza rodziną. Na przykład jeżeli dzieci wychowywane w tej samej rodzinie chodzą do różnych szkół, czy należą do różnych grup rówieśniczych, no to nabywają po prostu w tych miejscach specyficzne doświadczenie i potem przenoszą to albo do rodziny, albo po prostu z tym funkcjonują w życiu. Czyli środowisko wspólne to jest to, które upodabnia do siebie członków danej rodziny, a środowisko specyficzne różnicuje. No, przy czym to różnicowanie może dotyczyć również wieku dorosłego, kiedy ludzie podejmują pracę w różnych miejscach, w różnym otoczeniu społecznym i tym nabywają także swoje doświadczenie. Wracając teraz do odziedziczalności bezsenności. Jak Państwo widzicie, dane, które przedstawił autor tego badania, ściśle rzecz biorąc, to jest przegląd badań, to są dane pochodzące od różnych autorów. Te dane pokazują, że odziedziczalność bezsenności u kobiet jest większa. I czynniki genetyczne u kobiet tłumaczą 37% różnic pomiędzy kobietami w zakresie objawów bezsenności, a u mężczyzn tłumaczą 30%, czyli odziedziczalność jest wśród mężczyzn niższa. Takie same wyniki, jeśli chodzi o proporcje, uzyskali też wcześniej Lind i jego współpracownicy w tym badaniu kobiety
Odziedziczalność bezsenności wśród kobiet wynosiła 59%, wśród mężczyzn 38%. Ogółem objawy bezsenności wyjaśniane są w 41% przez czynniki genetyczne, w 39% we wcześniejszym badaniu, resztę tłumaczą czynniki środowiskowe, czyli 59% w jednym badaniu, 61% w drugim badaniu. Ta różnica, proszę Państwa, wynika z tego, że wskaźnik odziedziczalności jest wskaźnikiem populacyjnym, czyli zależnie od tego, w jakiej populacji badanie zostało wykonane, czy badania zostały wykonane, to otrzymuje się różne wskaźniki udziału czynników genetycznych. Jeżeli popatrzymy na objawy bezsenności, tak, poczynając od trudności w zasypianiu poprzez nocne wybudzenia, czy wczesne poranne wybudzenia, czy nie dające odpoczynku sen, to widać, że udział czynników genetycznych w zmienności tych wskaźników jest umiarkowany. Tam się waha od 35 do 43% wyjaśnionej zmienności czy wyjaśnionych różnic. Resztę tłumaczą czynniki środowiskowe i to środowisko specyficzne. Tam jest jeden wyjątek dotyczący młodszej populacji, a za chwilę o tym jeszcze powiem. Jeżeli popatrzymy i porównamy dwie grupy wiekowe osób, chłopców i dziewcząt w wieku 12 lat i w wieku 20 lat, to po pierwsze widać, że w obu grupach, niezależnie od płci, czynniki genetyczne wyjaśniają od 33 do 47% zmienności, tak, czy różnic w zakresie długości snu. W grupie młodszej, czyli wśród 12-latków, ważną rolę odgrywa też środowisko wspólne. Jest ten kolor oznaczony tutaj kolorem żółtym i literą C. To jest najprawdopodobniej wynik wpływu warunków wewnątrzrodzinnych, gdzie jest jakiś harmonogram dnia, gdzie jest określony czas, kiedy dzieci powinny znaleźć się w łóżku i to rodzice często na dzieciach wymuszają. I stąd właśnie pojawia się udział wspólnego środowiska, obok środowiska specyficznego, tak, czyli jakichś indywidualnych doświadczeń, nie wiem, większego zmęczenia u chłopców, które powodują, że chce im się spać, tak, czy kładą się spać. W wieku 20 lat ten czynnik wspólnego środowiska już nie działa. No, nie ma tak takiego znaczenia, tutaj tylko środowisko specyficzne ma znaczenie, czy doświadczenia, które mają osoby 20-letnie. Dlaczego środowisko wspólne nie ma znaczenia? No, prawdopodobnie dlatego, że w wieku 20 lat ludzie opuszczają swoją rodzinę i tutaj ten czynnik, można powiedzieć, takiego przymusu, prawda, rodzicielskiego już nie działa, czy w ogóle warunki, porządek dnia, prawda, związany z funkcjonowaniem rodziny nie ma znaczenia. Tutaj ma znaczenie, nie wiem, porządek dnia na przykład, nie wiem, w akademiku, jeżeli to są studenci. Oczywiście wspólne środowisko może tutaj mieć pewne znaczenie, ale ono jest tak małe, że w oszacowaniach sprowadzane do zera. W rzeczywistości to mogą być, może być udział na poziomie 2, 3, 4%, w każdym razie poniżej 5%. W badaniach Sletena i współpracowników pokazano
jaka jest zgodność niektórych parametrów snu, to są wskaźniki korelacji w parach bliźniąt monozygotycznych, czy jednojajowych, dyzygotycznych, dwujajowych. I mamy trzy takie parametry snu, które były porównywane. To jest całkowity czas snu, latencja czasu zasypiania, czy to jest ten okres przed zaśnięciem, od położenia się do łóżka do zaśnięcia i czas wybudzenia po śnie. Jeżeli popatrzymy na te dane, no to wyraźnie widać zdecydowane podobieństwo w parach bliźniąt monozygotycznych, mniejsze w parach dyzygotycznych. Tutaj jeśli chodzi o czas wybudzenia po śnie, to właściwie nie ma korelacji pomiędzy bliźniętami dwujajowymi. I jeżeli po przecinku pojawia się zero, no to uważa się, że korelacji właściwie nie ma. Poniżej 0,10 to jest niska, tutaj bardzo niska korelacja. Jeżeli popatrzeć teraz na te wartości, to one wyraźnie przemawiają za genetycznym uwarunkowaniem parametrów snu. Jeżeli podobieństwo pomiędzy bliźniętami monozygotycznymi jest większe w porównaniu z bliźniętami dyzygotycznymi, to przy założeniu, że wpływ środowiskowy jest jednakowy na te bliźnięta, zarówno mono, jak i dyzygotyczne, to przemawia na rzecz właśnie wpływu czynników genetycznych. Od razu dodam, że to założenie tak zwanej równości środowisk, czy jednakowego wpływu środowiskowego na pary bliźniąt monozygotycznych i dyzygotycznych nigdy do tej pory nie zostało podważone. To znaczy wbrew temu, co się sądzi, że bliźnięta monozygotyczne mogą być inaczej traktowane, to jednak takich istotnych różnic nie ma i nadal przyjmuje się, że wpływ środowiskowy jest taki sam. Zatem te dane pokazują, że udział czynników genetycznych w wyjaśnianiu różnic w zakresie bezsenności czy różnych składników, parametrów snu może być genetycznie uwarunkowany. W tych parach 12-letnich potwierdzono również wpływ wspólnego środowiska. Ja o tym wcześniej wspominałem, że w młodszych czy w parach młodszych bliźniąt, czy w ogóle młodzieży, udział czynników wewnątrzrodzinnych, czy tak zwanego wspólnego środowiska jest znaczący. Na przykład czas zasypiania, czy czas budzenia odpowiednio w 67-86% wyjaśniany jest właśnie wpływem środowiska wspólnego, czyli bardzo duża część zmienności czy różnic w zakresie parametrów snu zależy od tego, jak jest zorganizowane życie w rodzinie, przynajmniej w odniesieniu do par 12-letnich bliźniąt. W ogólnej populacji, to jest przegląd czy wyniki badań pochodzących z analizy różnych danych otrzymywanych przez różnych autorów, wynika, że odziedziczalność długości snu wynosi 46% wyjaśnionej zmienności, czy 46% różnic pomiędzy ludźmi w długości snu wyjaśniają czynniki genetyczne i 44% różnic w zakresie jakości snu tłumaczą czynniki genetyczne. Resztę wyjaśnia tylko w specyficzne środowisko, czyli indywidualne, te osobiste takie doświadczenia środowiskowe każdej z osób uczestniczących w tych badaniach. I ta sama autorka dokonała takiej analizy odziedziczalności długości snu w funkcji wieku. Te wskaźniki pokazują procent wyjaśnionej wariancji.
No i widać wyraźnie, że w przypadku niemowlęctwa czy u niemowląt ten procent wyjaśnionej zmienności długości snu wyjaśnionej czynnikami genetycznymi jest stosunkowo najniższy, najwyższy natomiast u adolescentów, co prawdopodobnie może i on tutaj wzrasta, prawda, poprzez wczesne dzieciństwo, średnie dzieciństwo do adolescencji. Prawdopodobnie jest tak, że wzrasta zapotrzebowanie na sen, na długość snu związaną z aktywnością życiową i prawdopodobnie czynniki genetyczne regulują, czy przyczyniają się do regulacji długości snu, poza oczywiście czynnikami środowiskowymi. No, tak to można by tłumaczyć, ale to jest tylko jedna z hipotez. Przy okazji też powiem, że genetyka zachowania jest taką dyscypliną naukową, która stanowi, tak powiem trochę kolokwialnie, kopalnię pomysłów do kolejnych badań, do następnych badań. Coś odkrywamy, pokazujemy jakąś zależność, no i teraz pojawia się mnóstwo pytań, tak, między innymi o znaczenie właśnie czynników genetycznych. Można zaplanować jakieś inne badanie, które by te kolejne hipotezy zweryfikowały. W przypadku mężczyzn odziedziczalność jakości snu jest u mężczyzn w wieku od 51 do 60 lat jest stosunkowo niewielka. To jest umiarkowany wskaźnik. Tylko 34% różnic pomiędzy w zakresie jakości snu pomiędzy mężczyznami tłumaczą czynniki genetyczne. Natomiast specyficzne środowisko tłumaczy 66%. No, czyli proszę zwrócić uwagę, to jest wynik, który wyraźnie sugeruje, że my mamy wpływ na to, co się z nami dzieje i co dzieje się z naszym snem. Owszem, w jakim stopniu bezsenność zależy od czynników genetycznych, ale mamy też wpływ na to, czy i w jakim stopniu bezsenność się rozwinie. Wspólne środowisko tutaj niczego nie wyjaśnia. O tym już wspominałem wcześniej, nie może wyjaśniać, bo tutaj właściwie wspólnego środowiska nie ma. Tak. Jeżeli popatrzymy teraz na różne przejawy, różne składniki tak zwanego słabego snu o małej jakości, to widać, że czynniki genetyczne wyjaśniają 31%, specyficzne środowisko 69% różnic. Natomiast w przypadku poszczególnych składników jakości snu, tak, subiektywnej jakości czy latencji snu, oczekiwania na zaśnięcie, długości snu, typowej wydajności snu, czy zaburzeń snu, czy konsekwencji słabego snu dla funkcjonowania w ciągu dnia. Udział czynników genetycznych jest stosunkowo mały do umiarkowanego. Od 23% do 34% różnic wyjaśniają czynniki genetyczne, resztę od 66% do 77% wyjaśniają czynniki środowiskowe, środowisko specyficzne. Tutaj badacze jeszcze sprawdzili, jaka jest odziedziczalność, czy jaki jest wpływ czynników genetycznych na różnice w stosowaniu leków poprawiających sen. Okazało się, że tylko czynniki środowiskowe wyjaśniają
te różnice. Czynnik genetyczny nie ma tutaj żadnego znaczenia. To jest logiczne, bo sięganie po leki to są jednak czynniki środowiskowe, które skłaniają człowieka do tego, by takich leków poszukiwać, takie leki stosować. Natomiast tutaj wpływ genetyczny nie ma żadnego znaczenia. No i jeszcze jedna ciekawe odkrycie związane z tymi badaniami, to jest korelacja, zależność, czy związek właściwie, współwystępowanie negatywnych zdarzeń życiowych i jakości snu. Obliczone zostały dwa rodzaje korelacji. Jedna to jest tak zwana korelacja genetyczna, która wskazuje, w jakim stopniu dwie korelowane zmienne, to znaczy w tym przypadku negatywne zdarzenia życiowe i jakość snu, w jakim stopniu mogą mieć wspólne podłoże genetyczne. No i tutaj ta korelacja genetyczna jest stosunkowo wysoka, 0,62. Przypomnę, że maksymalna korelacja wynosi 1. Tak, to jest korelacja tak zwanego czynnika addytywnego. To jest czynnik związany bezpośrednio z dziedziczeniem, czyli to jest ta tak zwana czysta odziedziczalność, czy odziedziczalność w wąskim rozumieniu. Czynnik addytywny, ten przekaz genetyczny z pokolenia rodziców do pokolenia dzieci. Korelacja jest, jak powiedziałem, stosunkowo wysoka. Korelacja środowiskowa jest stosunkowo niska. Tutaj jest korelacja specyficznego środowiska, ona jest stosunkowo niska. To wynosi tylko 0,16, czyli że to nie czynniki środowiskowe powodują, że negatywne zdarzenia życiowe wiążą się z jakością snu, tylko czynnik genetyczny. To jest bardzo ciekawy wynik, ponieważ są też takie dane, że narażenie na stres to jest zachowania związane z narażeniem na stres, są powiązane z objawami stresu pourazowego i mają także określony wskaźnik odziedziczalności. Więc tutaj ten udział czynników genetycznych jest rzeczywiście niezwykle intrygujący, na czym on by miał polegać wtedy, kiedy porównuje się czynniki środowiskowe i jakość snu. Najnowsze badania genetyki zachowania, i nie tylko genetyki zachowania, także biologii molekularnej, to są badania DNA, dlatego że my mówimy o odziedziczalności, ale to mówimy o pewnym wskaźniku statystycznym i naturalne staje się pytanie o to, co kryje się za wskaźnikami statystycznymi. No i trochę na ten temat wiadomo, chociaż nie wszystkie wyniki badań są jednoznaczne, niektóre budzą pewne wątpliwości. Szczególnie, że badania nie są powtarzane. To jest pewien problem, jeśli chodzi o badania, nie tylko zresztą genetyki zachowania, że badacze zwykle w publikacjach postulują powtórzenie badań, tak zwaną replikację, dla sprawdzenia, czy dany wynik powtórzy się, czy on się utrzymuje, czy też nie. Ale w rzeczywistości niewielu badaczy takie badania przeprowadza. No? Dlatego też niektóre wyniki są traktowane z pewną ostrożnością. Ale na przykład wiadomo, że odkryto taki gen PER2, PER3,
Pierwszy to jest gen związany z regulacją rytmu domowego i okazał się powiązany z bezsennością w interakcji ze stresem związanym z pracą. Tak? Czyli nosiciele tego polimorfizmu w tym genie, doświadczający stresu związanego z pracą, cierpieli na bezsenność. To jest drugi gen, PER3. To jest gen związany z zespołem opóźnionej fazy snu u ludzi. Okazał się związany z bezsennością w próbie osób uzależnionych od alkoholu, co sugeruje, że być może jest tutaj także pewna interakcja pomiędzy uzależnieniem od alkoholu i tym genem, prawda, a bezsennością. Może jeszcze dodam, ponieważ tego nie powiedziałem na początku, co to są te geny kandydujące. To są po prostu geny, które, jak się przypuszcza, mogą być związane z określonym zachowaniem, z którym chcemy ten gen powiązać. Po prostu typuje się takie geny i wiąże z określonym zachowaniem. Sprawdza się, czy taki gen, czy polimorfizm w tym genie jest związany z określonym zachowaniem. Dlatego też te geny nazywa się genami kandydującymi. Pośród takich genów kandydujących na uwagę zasługują na przykład gen zegar, clock, który, jak się okazało, zmniejsza ryzyko bezsenności u kobiet. W związku z tym niektórzy interpretują ten gen jako taki potencjalny czynnik ochronny u kobiet. Natomiast gen transportera serotoniny wiązany jest ze słabym snem, z małą jakością, niską jakością snu, przy równoczesnej dużej reaktywności na stres, czyli osoby, które są nosicielami tego polimorfizmu i równocześnie silnie reagują na stres, doświadczają słabego snu. Gen apolipoproteiny E wiąże się ze znacznym ryzykiem bezsenności. Co ciekawe, to jest gen, który jest traktowany jako silnie związany z chorobą Alzheimera, prawda? A równocześnie, prawda, zwiększa ryzyko bezsenności. Pewnie jakiś mechanizm fizjologiczny, prawda, biologiczny w mózgu można by znaleźć. Dwa geny związane z dopaminą, gen receptora dopaminy typu 4, wiąże się z nasiloną sennością w ciągu dnia, a gen transportera dopaminy z ogólną, z nasileniem takiej ogólnej senności. Czyli z tego wynika, że zarówno geny związane z serotoniną, jak i z dopaminą mogą być powiązane z zaburzeniem snu. Co ciekawe, to są też geny, które są związane z cechami osobowości, więc tutaj prawdopodobnie może istnieć jakieś współwystępowanie genów, korelacja genetyczna pomiędzy genami, cechami osobowości i bezsennością. Inne jeszcze badania DNA to są badania określone takim skrótem GWAS. To są badania całego genomu, czyli skanuje się cały genom, wszystkie geny, odkrywa się polimorfizmy genetyczne i wiąże się je z określonymi zachowaniami. To są badania prowadzone na bardzo dużych próbach uczestników. Jak Państwo widzicie, to jest ponad 47 tysięcy Europejczyków i wykryto powiązanie polimorfizmów w genie PAX8, z gen związany głównie z funkcjonowaniem tarczycy. Powiązano ten gen, wykazano powiązanie tego genu z różnicami w długości snu
różnica wynosiła 3 minuty, 1 dziesiąta, to na korzyść nosicieli tego genu, czy tego polimorfizmu genetycznego. Częściowo wynik ten był powtórzony w badaniach Afroamerykanów, czyli nie dotyczy tylko Europejczyków, także Afroamerykanów. No i na koniec jeszcze jedna grupa danych, którą chciałbym zasygnalizować, to są dane dotyczące wspólnych genów pomiędzy zaburzeniami psychicznymi i bezsennością. Wcześniej już o tym wspominałem, że bezsenność ma dwukierunkowy związek z zaburzeniami psychicznymi, przede wszystkim z depresją i lękiem, czyli że bezsenność może prowadzić do rozwoju depresji, do stanów lękowych i odwrotnie, to znaczy na przykład w depresji może się pojawiać, rozwijać objaw bezsenności. Bezsenność jest także związana z zaburzeniami zdrowia somatycznego, przede wszystkim z bólem. I istnieje szereg danych wskazujących na to, że wpływy genetyczne i środowiskowe związane z bezsennością nakładają się na inne zaburzenia. Czyli tutaj jest taka właśnie korelacja genetyczna. No tak się to określa jako nakładanie się wpływów genetycznych, ale także środowiskowych na bezsenność i inne zaburzenia, które są z nią powiązane. W najnowszej analizie pokazano, że ta korelacja genetyczna jest zróżnicowana od 0,02 do 0,42. W psychologii ta wartość 0,02 byłaby potraktowana jako brak jednak korelacji. Natomiast w badaniach GWAS nawet taka wartość, prawda, wskazuje na korelację, bardzo słabą, ale jednak. Teraz jeżeli popatrzymy na to, jaki jest procent wspólnych genów pomiędzy zaburzeniami snu a zaburzeniami psychicznymi, no to widać, że ten odsetek jest rzeczywiście bardzo wysoki, od 63 do 77% w zaburzeniach dwubiegunowych, od 76 do 79% depresji, tak? I od 64 do 79% w schizofrenii. Tak, czyli zaburzenia snu mają taki właśnie odsetek wspólnych genów z poszczególnymi zaburzeniami, co znowu może sugerować, że istnieje jakieś wspólne podłoże genetyczne zarówno zaburzeń psychicznych, jak i zaburzeń snu. To wspólne podłoże genetyczne może tłumaczyć związek pomiędzy zaburzeniami snu a zaburzeniami psychicznymi. Prawdopodobnie wspólne geny dotyczyłyby również bezsenności i niektórych cech osobowości. Te cechy pewnie miałyby wspólne geny również z zaburzeniami psychicznymi. Tak, myślę tutaj szczególnie o neurotyczności, ale także o temperamentach afektywnych. No i na koniec takie krótkie podsumowanie. Wyniki badań wyraźnie wskazują, że zaburzenia snu są powiązane zarówno z czynnikami genetycznymi, jak i środowiskowymi, przy czym czynniki środowiskowe mają większe znaczenie dla rozwoju bezsenności w porównaniu z czynnikami genetycznymi, których udział jest w bezsenności jest umiarkowany na poziomie 30-40% wyjaśnionej zmienności objawów bezsenności. I czynniki genetyczne
prawdopodobnie powiązane są z biologicznym podłożem bezsenności, przede wszystkim funkcjonowaniem układu nerwowego. W związku z tym można by te czynniki traktować jako predysponujące do rozwoju bezsenności. Część danych sugeruje, że ważną rolę w powstawaniu zaburzeń snu mogą odgrywać czynniki genetyczne i środowiskowe, które wchodzą ze sobą w interakcję. Znaczy czynniki środowiskowe mogą wywoływać różne efekty zależnie od wyposażenia genetycznego jednostki. Takimi czynnikami środowiskowymi jest takim czynnikiem środowiskowym zazwyczaj stres związany z pracą, ale nie tylko, prawda? Tych czynników może być znacznie więcej. Na samym początku kilka takich czynników wskazałem. Czyli wyniki tych badań pokazują, i to jest chyba takie optymistyczne podsumowanie, że mamy jednak wpływ na zaburzenia naszego snu i możemy zmniejszyć to ryzyko albo po prostu radzić sobie z zaburzeniami, kiedy one się pojawiają. Oczywiście ten wpływ jest ograniczony, ale jest. Tak? Czasami oczywiście zaburzenia snu związane są z zaburzeniami funkcjonowania układu nerwowego i tutaj oczywiście ten wpływ środowiskowy jest mniejszy, czy nasze możliwości oddziaływania są mniejsze, ale tam, gdzie jest to możliwe, to pewnie trzeba by to wykorzystać, chociażby dbając o higienę snu, o unikanie właśnie tej niepotrzebnej, takiej silnie stymulującej, pobudzającej aktywności poznawczej, tego rozmyślania o różnych przykrych zdarzeniach. To może w jakimś stopniu pomóc właśnie w opanowaniu kłopotów z zasypianiem, kłopotów potem z budzeniem się w ciągu nocy. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Dziękuję.